Witam serdecznie wszystkich w nowym roku. Jak to jest z nowym rokiem? Mamy nowe naprawy. Dzisiaj na podnośniku mamy Malaguty F12 z silnikiem dwusuwowym. Problem, który tutaj zgłosił nam klient, to jest wyciek płynu chłodniczego z chłodnicy, brak świateł, no i silnik ogólnie jest słaby. No, żeby cokolwiek tutaj ruszyć, powiem szczerze, to na początek musimy zacząć od naprawy tego układu chłodzenia, prawda? Bo nie uruchomimy silnika do sprawdzenia świateł, a nie do tego, żeby sprawdzić, dlaczego on jest słaby. Więc teraz pokażę Wam, co tutaj się dzieje mniej więcej z tym układem chłodzenia. Sam jeszcze nie wiem, ale już rozebraliśmy troszeczkę, jak widać. No i można przypuszczać, zobaczyć, co tam się dzieje. Także przejdę z kamerą w tamtą stronę i postaram się Wam to pokazać. Rdza się dostała. Jak widzicie, ten pojazd ma dwie chłodnice z prawej i z lewej strony, takie wąskie chłodniczki. Oczywiście nie ma tutaj wentylatorów, jest to wszystko pędem powietrza chłodzone. Jak chłodnica działa, to na pewno wiecie. Między żeberkami krąży ciecz, a przelatujące powietrze przez chłodnicę wychładza to. Jak widać, albo nie widać, jest tutaj to bardzo zardzewiałe. Widać, że tutaj nawet były wycieki. Tutaj zaśniedziały jakieś kawałki węży. Tutaj jakby z tego węża głównie ciekło na dół. Zobaczymy, postaramy się to tutaj pierdzalać jakąś cieczą, wodą. Zobaczymy, może jakieś ciśnienie tam podłączymy lekkie, żeby ewentualnie sprawdzić, gdzie ten wyciek się tutaj znajduje, żeby go zlokalizować. No. Wygląda to tutaj jakby to jak przegnite było, ale to się okaże, jak zalejemy cieczą ten silnik. Bo klient nie powiedział, czy to podczas jazdy cieknie, czy to cieknie podczas samego postoju. Dobra, zalejemy to sobie wodą, żeby nie marnować płynu chłodniczego i sprawdzimy, co się będzie działo. W międzyczasie, jak Kevin tutaj odkręca te wszystkie opaski i będzie to demontował, jeszcze jest problem tutaj z licznikiem, nie działa licznik. To potem Wam pokażę, jak taki licznik można diagnozować też w domowych warunkach. No i będziemy patrzeli, co tam nie działa. Akurat wyciągnęliśmy tutaj, musieliśmy odkręcić ślimak, ale ślimak tutaj jest, jak widzicie, takim wkładem. O, teraz to widać, takim wkładem jest tutaj czynnik halotronowy, halotron. Potem Wam objaśnię mniej więcej, jak to działa. Dobra, my to zdemontujemy i za chwilę wracamy ze zdemontowanym elementem. Zobaczymy, co się będzie działo. Wyciągnąłem już element, zdemontowaliśmy element. Jak widzimy, z tej strony to było, jest tutaj taka dziura. Nie mam ostrego śrubokręta, ale w tym miejscu, zobaczcie. Po prostu jest wygnite. Czego to jest skutkiem? No to już Wam mówię, tutaj widzę, też ktoś lutował, naprawiał, bo to też tutaj było padnięte. Nie wiem, czy nie będziemy musieli takiego elementu zrobić sami od podstaw z rurek miedzianych, to byłoby najlepsze. Bo powiem Wam szczerze, że spawanie takiego zgniłego elementu, przegniętego, może przysporzyć dużo, dużo problemów. Trzeba by to szczotką pierw wyczyścić, ja to oczyszczę szczotką, zobaczymy, co tam się z tym da zrobić. Tak, wyczyściłem. Ty podaj mi jakiś taki śrubokręt, żebym ja sobie mógł tutaj jakiś ten zrobić. Ten cienki najlepiej do konektorków, to taki wskaźnik będę miał, bo nie wziąłem. Widać tutaj tą dziurę, wyczyściłem teraz tą rurę. No tak wygniło, że masakra. Powiem Wam, chyba nie bardzo się opłaca, ponieważ tutaj, jak widać, czekajcie, bo muszę sobie kamerę, właśnie tak będzie lepiej. O, jak widać, dziurkę tutaj, zgnita jest jak jasna cholera. Druga sprawa, już tutaj też przy mocowaniu węża, tego odpływowego do silnika, również nam się pokazała dziura, więc jest to wszystko tak zgnite. Ktoś jeździł po prostu na wodzie, powiem Wam szczerze, bo gdyby to był sam płyn przez większość czasu chłodniczej, to by się nie stało, to ja Wam gwarantuję. Powiem Wam, to jest włoski skuter, ale bardzo mnie zadziwiła jakość tego metalu, który został zastosowany. I to, że to tak zgniło, no wiecie, no Chińczyki też gniją, ale nie aż tak. Faktem ma to swój wiek, no ale może jakaś jakość stali była zastosowana tutaj, gorszej jakości stal zastosowana. Moi drodzy, mnie tutaj nic nie pozostaje innego jak kupić kształtki, bo ktoś, jak widzicie, chyba ktoś to próbował już kiedyś lutować, naprawiać. Jakieś są tutaj luty takie dziwne, także chyba
powiem szczerze, kupimy rurki miedziane o takim przekroju, kształtki, dwa trójniki, dwa kolanka i kawałek rurki i zrobimy na nowo taki element cały, jakąś miedzianą rurę, tutaj jakiś miedziany płaskownik mam, żeby tu zrobić mocowanie tego. Także powinniśmy tutaj dać sobie z tym radę. Dobra, no mamy tyle. Jeśli tego nie naprawię, no to nic więcej nie zrobię. Także będę musiał kontynuować. Dzisiaj akurat nam się kończy czas, więc musimy kupić materiał i będziemy po prostu kontynuowali naprawę. No jeszcze najważniejsza rzecz, muszę poinformować klienta o kosztach naprawy, ponieważ jest tutaj dosyć sporo do zrobienia i myślę, że koszty będą niebagatelne, ponieważ sam czujnik prędkości koła jest, gdyby był uszkodzony, jest bardzo drogi, nie daj Bóg licznik, więc wstępnie musimy zrobić kosztorys, muszę poinformować klienta i zobaczymy, czy ta naprawa dojdzie do skutku w ogóle. Dobra, to by było na tyle. Jednak zdecydowałem się, moi drodzy, nie na zbudowanie całego z miedzianych rurek tego układu tutaj zasilania, tylko po prostu zastosowałem plastikowe kolanka i trójniki, pospinałem wężami, jest to bardziej praktyczne moim zdaniem i to na pewno nie skoroduje, bo każdy metal, który tutaj jest zastosowany, to wiadomo, mieć też po jakimś czasie może skorodować. Tutaj na dole też jest łącznik taki, taka rurka jest plastikowa i fajnie to tutaj widzę, jest trwałe, ale nie wiem dlaczego tutaj ktoś wymyślił, żeby założyć taką rurę. Obciąłem tą rurę i zrobiłem takie podtrzymanie tych chłodnic, żeby to nam tutaj nie było luźne. A czujnik temperatury wkręciłem do głowicy, to też jest takie miejsce, w którym jest temperatura wyjściowa chodziwa z silnika, więc czy ona będzie na dole, czy tutaj, to jest, że tak powiem, kolokwialnie jeden kit. Dobra, zalejemy to sobie teraz wodą na próbę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy będą gdzieś jeszcze przecieki. Ok, moi drodzy, jak wcześniej mówiłem, mamy już wszystko zamontowane, mamy wszystko uszczelnione. Sprawdziliśmy pompę, turbina się obraca, już nie robiłem tego na filmie, bo to czasu szkoda, bo to trzeba sprawdzić, pamiętajcie, jeśli macie problemy z układem chłodzenia, zawsze sprawdźcie, jeśli nie wiecie, czy to działa, turbinkę z pompy wody, to, czy wał napędza tą turbinę. Także dobra, my teraz zalejemy sobie płynem chłodniczym. Ja używam Manuela Procoola, także jest od minus 40 do plus 135 stopni, powyżej tej temperatury się gotuje. Do kupienia w naszym sklepie. Zalewamy, odpalamy i sprawdzamy. I drodzy, jak widać, kurz opadnie za chwilę, motor odpalony, zagrzany, pompa działa, nic nam nie cieknie, jest zajebiście, tak ma być. Sprawdzamy jeszcze temperaturę, ja sobie sprawdzam temperaturę tym termometrem, 26 stopni, jest to ciepło, wystarczy dotknąć ręką i już wiemy, że obieg chłodzenia nam działa, więc już wiemy, że motocykla nie przegrzejemy, znaczy silnika nie przegrzejemy w tym pojeździe. Dobra, co nam teraz zostało? Klient mi jeszcze zgłaszał, że nie działa licznik, licznikiem zajmiemy się na końcu, bo jest uszkodzony chyba czujnik, ale to się okaże. Że słabnie podczas jazdy, kurde, ja go przegazowałem i zauważyłem, że to koło tylne nie kręci się tak mocno, jak powinno się kręcić, tak szybko, jak powinno się kręcić przy pełnych rotach. Zaraz Wam to pokażę. Jak widzicie, zdemontowałem przeciwtalerz wariatora. Zobaczcie, po przeciwtalerzu też możemy stwierdzić, że ten pasek do końca się nie wypiętrzał, więc nie miał prawa uzyskać prędkości odpowiedniej. Oczywiście podkładki wszystkie są zachowane. Pamiętajcie, że ta podkładka tutaj musi być, jeśli jej nie będzie, to pasek będzie za bardzo ściśnięty i będzie tu wchodził do tyłu za bardzo i już będzie startował. Oczywiście jest to skuter jeszcze z czasów, kiedy blokadą były tulejki dystansujące, ale to jest tylko podkładka, umówmy się, dobra? Nie powinienem o tym mówić głośno, a w szczególności na publicznym kanale. Drugą sprawą, mamy tutaj wariator bardzo fajnej klasy, powiem Wam, tu chyba tylko Malaguti ma takie wariatory w skuterze, który ma tutaj uszczelniacz gumowy zapobiegający wydostawaniu się jakiegokolwiek smaru na zewnątrz. Powiem Wam, zajebista sprawa.
Tulejka wygląda mi trochę na za długą. Zaraz to postawimy na stole i przyjrzymy się temu. Variator jest oryginalny jeszcze. Nie ma, powiem Wam szczerze, żadnych wybrań, chociaż ma trochę przejechane, bo to wyszlifowanie już tutaj świadczy o tym, że troszeczkę swoje przejechał, bo się całe błyszczy. Dobra, sprzęgło. Co ze sprzęgłem? Słuchajcie, jeśli potrafimy sprężyny odciągnąć szczęki palcem jednym, one się ruszają, to znaczy, że te sprężyny są za miękkie, trzeba dać twardsze, żeby wyżej start na wyższych obrotach się zaczynał, wtedy wykorzystujemy cały moment obrotowy silnika. Z reguły staram się zachowywać oryginalne sprężyny docisku korektora momentu obrotowego. A po co? Po to, żeby to sobie zrekompensować ciężarem rolek. Pamiętajcie, sprężynę wymieniamy tylko wtedy, jeśli silnik ma wyższą moc, nie wiem, 10, 15, 20 koni, naprawdę zdrowo potuningowane. Po co to robimy w potuningowanym silniku? Wyłącznie po to, żeby nam się pasek nie ślizgał. Tu się nam pasek nie poślizgnie, bo naprawdę, uwierzcie, nie ma takiej mocy. Dobra, biorę to na stół, sprawdzam sobie teraz ciężar rolek, zdemontuję tutaj sobie sprzęgło, sprawdzę sobie twardość sprężyn na sprzęgle odśrodkowym. Ok, mamy tutaj wariator, jego rolki, zobaczymy jak to wygląda. Na pewno ci, którzy śledzą mój kanał, pamiętają, jak mówiłem o smarowaniu czy nie smarowaniu tego sworznia w skuterach 50-kach, ogólnie wariatora. W tym modelu nie smarujemy rolek. Piaggio na przykład ma taki pierścień tutaj zamknięty, można rolki posmarować, a wręcz należy. Ale nie smarujemy nigdy tego sworznia. Tutaj sworzeń możemy posmarować, dlatego że mamy uszczelnienie, które nie pozwoli wydostać się temu smarowi na zewnątrz, na pasek. I no, to się równa długotrwałość tego sworznia i całej tulei wariatora, prawda? Zobaczcie, ten motor już ma swoje przejechane tysiące, ale tutaj luz jest znamionowy, taki jak powinien być fabrycznie, podejrzewam. Więc no, nie ma siły, żeby to się uszkodziło. Naprawdę dobra włoska robota. Oryginalny wariator, zobaczcie, jest tutaj troszeczkę ktoś śrubokrętem kiedyś ten jechał, ale to jest na tyle gładkie, że paska nam nie uszkodzi. Dobra, ważymy rolki, sprawdzamy jakie my tu mamy rolki. 5 gramów na tą miękką sprężynę, bo ona jest naprawdę miękka, możesz odkręcać. To jest raczej za dużo. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda sprawa ze sprężynami sprzęgła odśrodkowego. Kevin mi tutaj demontuje. Chciałbym Wam to pokazać. Podejrzewam, żeby to dobrze chodziło i nie słabło, nie muliło. Musielibyśmy wyregulować odpowiednio ten układ napędowy. Ktoś tą śrubę chyba na odwrót przykręcił, co? Ona jest odwrotnie przykręcona. Musimy zastosować chyba większy klucz. Dobra, odkręcimy, to za chwilę wracam tutaj na wizję, bo musimy naszego klucza poszukać, który gdzieś się nam zawieruszył, taki kluczyk. To jest taki dosyć mały kluczyk, nie wiem czy ten, ale sprawdź. Może to jest ten, ale chyba nie. Nie, to jest 4,6. A tamten co jest? To jest 4,1, za duży. Aha, no dobra, no to, dobra, my tu sobie musimy to rozwiązać i za chwilę wracam. Sprzęgło mamy zdemontowane, zobaczcie, są jakieś sprężyny założone, to są fabryczne sprężyny, to jest w miarę lekkie sprzęgło. Dlaczego lekkie sprzęgło? Ponieważ widzicie, ma tutaj wybrane te powierzchnie, które powodują to, że to sprzęgło jest odciążone, jest leciutkie, ale sprężyny są w miarę za właśnie tutaj Kevin pokazuje przykład. Widzicie, dobry następca, nie chcę filmów kręcić. Tutaj pokazuję przykład ciężkiego sprzęgła i lekkiego. Jakbyśmy je zważyli, to już na rękę czuć różnicę, ale na tej wadze to chyba tego nie zmierzymy, bo to nam braknie tutaj zakresu. Kurwa, za dużo, dobra. Error tam jest, jest tu grana, dobra. Także od razu mówię, tak wygląda sprzęgło ciężkie, takie wypełnione, a tak lekkie, sportowe sprzęgło, które już tutaj jest założone, bo to jest raczej oryginalne sprzęgło. Chyba tak, oryginalne sprzęgło, gdzie konstruktorzy już myśleli, że ten skuter bardziej ma sportowo jechać, ma mieć taką charakterystykę sportowej jazdy. No. Dobra, my musimy wymienić te sprężyny na twardsze.
Oczywiście zamontujemy odpowiednie rolki i potem Wam powiem, jaka tam gramatura tych rolek została zamontowana. Sprężyny zamontowaliśmy już twarde. Te sprężyny można dostać też w naszym sklepie internetowym bez problemu. Sprzęgło pracuje prawidłowo, jak widzicie. Jeszcze nie do końca się dotarło, bo tutaj ma takie nie do końca wytarte miejsca, ale tutaj na całej powierzchni ładnie pracuje. Przede wszystkim jest na pewno bardziej precyzyjnie wykonane, jeśli chodzi o te wszystkie promienie, niż Chińczyki. Tu mamy dzwon sprzęgła odśrodkowego. Czasem piszecie do mnie i pytacie, mam fioletowy dzwon, on jest do wymiany, ktoś tam nawet mówi, że jak jest fioletowy, to jest przegrzany. Słuchajcie, nie chciałbym, żeby ktoś takie bzdury gadał, ponieważ to ten element jest przygotowany na takie temperatury. Musicie sobie zdać z tego sprawę, że każde tarcie powoduje nagrzewanie, a jeśli już mamy nawet sportowe sprzęgło i na przykład sprężyny mamy twardsze, to sprzęgło pracuje dłużej na ślizgu niż na standardowej konfiguracji. Więc jeśli ten dzwon jest fioletowy, tym się nie przejmujcie. Można założyć lepszej klasy sportowy, ale z jakimś wentylatorem. Są takie dzwony, które mają takie przyspawane blaszki tutaj na tej blasze zewnętrznej i one po prostu zaciągają sobie jeszcze dodatkowo powietrze, no i wentylują się, wychładzając się. Ale pamiętajcie, to jest przygotowane do takiej pracy, więc nie trzeba się tym przejmować, że to jest fioletowe ewentualnie. Założymy teraz to sobie wszystko w całość, złożymy w całość i zobaczymy, jak to będzie wszystko nam pracowało. Na początek zostawię jeszcze te 5-gramowe rolki i sprawdzimy, jak ten skuter będzie się wkręcał na tych 5-gramowych. Postawimy go sobie na rolkach tutaj testowych, bo zimno jest na dworze. Bo dzisiaj zimno jest, a poza tym i tak mi licznik działa, a sprawdzimy to po prostu, jak wygląda sprawa na rolkach. Dobra, to my się bierzemy za montowanie tego i za chwilę Wam pokażę, jak to będzie pracowało. Tak, moi kochani, kolejnym etapem tej naprawy, poza tym napędem, który jeszcze muszę sprawdzić, jednak poświęcę się w tą zimną pogodę i jutro przyniosę kamerę, przejadę się nim po drodze. Musimy naprawić światło, no bo na drogę nie wyjadę bez światła, więc test będzie niemożliwy. Po odpaleniu silnika po prostu w ogóle światła nie działają, ja Wam pokażę. Wystarczy włączyć światła na tym, ale tak, z tyłu światła nie mamy, ale kontrolka świateł nam działa. Zobaczcie, na zielono. O, tak będę widział. Zobaczcie, kontrolka świateł działa, więc światło mamy włączone. Sprawdzimy na wyłączniku. A wyłącznik działa, ale nie mamy podświetlenia z kolei tego licznika w ogóle, więc no... Podświetlenie jakieś tam jest. A jest podświetlenie, ale słabe. Ale dobra, zobaczymy teraz tak. Dobra, wyłączę to, żebyśmy się słyszeli. Trzeba zacząć od sprawdzenia żarówek. No jak sprawdzić żarówki? Sprawa jest bardzo banalnie prosta. Kawo może walczyć. Musi... Operator kamery zawiódł. Więc musimy wykręcić taką żarówkę. Nie chciałbym być tutaj w roli jakiegoś specjalnego szefa. Pracownik pracuje, szef tylko tu operuje. Także wiecie, no ale jedni muszą pracować, drudzy muszą się uczyć. Wyciągać żarówki. Aczkolwiek jak widać nie jest to proste w tym modelu. A wiesz co, to chyba trzeba... Aha, bo ten plastik chcesz wyciągnąć. Tak, bo to jest najpierw jeden plastik, potem drugi plastik. Nie, bo ta lampa chyba to jest z tego, ja, bo to ja. Takie kurde poryte. A to aha, rzeczywiście, to jest to, a tu nie ma tu śrub? No jest jedna właśnie, wiesz, tylko to... A to wiesz co? A może nie, bo tu ja podejrzewam, że tu jest już super glue, także od środka, to by trzeba cały ten ściągnąć. Może być, bo tu nie ma śruba, się no. Trzyma, nie? Dobra, to może... Cały tył jakiś. Dobra, mamy teraz robotę, musimy z powodu jakiegoś człowieka, który tam chyba to nakleił, wkleił, musimy to... A góry się rozkręca jakoś? Czekaj, się patrzę, wiesz? Ja, ale od domu zaś no, dobra. Bocznego. Niestety musimy zdjąć cały tył, żeby dostać się do tej lampy. Nie wiem, kto to wymyślił. Skuter jest fajny ogólnie. Przyjmijmy, że jest zajebisty. Tylko kurwa mać wymienić żarówkę, to ja pierdzielę. O wyszło. O, na hama trzeba hama. Dobra. No jest git. Nie, gdzie pękło. No czasem trzeba szarpnąć. Dobra, to wykręcamy sobie... Nie, podnieść to wystarczyło. Aha. To na takim zatrzysku się wykręcamy żarówkę. Już o, ktoś coś robi, bo no jest luźna śruba. No. Poprawimy. Więc wykręcamy żarówkę sobie, wymontowujemy, że tak powiem. Coś mi tutaj światło źle pokazuje. O, teraz lepiej chyba.
Tak. Te śruby są luźne w ogóle. Znaczy śruby nie są luźne, ale są za długie. Mhm. Sprawdzimy, co to jest. Ale tu widzę, że ktoś wszystko na nierdzewki wymieniał, wiesz, Kevin? Bo tu dookoła nierdzewki są zastosowane. Tak, ale są za długie i nie trzymają lampy. Dobra. Sprawdzimy żarówkę, czy aby tylko nie spaliło się włókno ze świateł, prawda? Bo mogły być jakieś problemy z regulatorem. Jeśli regulator nie ograniczy nam napięcia, to pamiętajcie, że w tych skuterach światło przednie i tylne jest zasilane prądem przemiennym przez ograniczenie prądu na regulatorze. Spalona. Mhm. Więc mamy spaloną żarówkę. Jak sprawdzić żarówkę, chyba wiecie, podłączamy do... Ty daj te, bo mi kabla braknie. To kamerę zostawimy tutaj. Ja tu wszystkim pokażę za chwilę, tylko zaś musimy obniżyć. A wiecie co? Kręcenie to nie jest prosta sprawa, tak jak wam powiem, to studio nagra, nie? O, podłączamy do jakiegoś, do zasilacza, prostownika, akumulatora, bierzemy żaróweczkę. Tak mówię, sorry, że to wygląda jak poradnik dla debili, ale niektórzy ludzie nie potrafią sobie z tym poradzić, więc ja chcę to pokazać. Oczywiście nie obrażam nikogo, nie mówię, że ktoś jest debilem. Widzicie, jedno włókno nie działa, to słabsze, 5-watowe, a to włókno 21 watów normalnie świeci, działa, jest ok. Także jak widzicie, no, żarówka jest ewidentnie spalona. No i podejrzewam, że te przednie żarówki też będą wypalone. Zamontujemy nową żarówkę i sprawdzimy, czy nam to pomoże. Podejrzewam, że tak. Ok, żarówkę mamy nową zamontowaną. Odpalimy sobie teraz silnik, zobaczymy co i jak. Pan główny majster od rozrusznika leci. O, mamy światło. Dobra, daj tam gazu, zobaczymy, czy ta żarówka się nie spali. Dobra. Wyłącz. Mamy ok, światło nam świeci. Podejrzewam, że to był siwy dym. Że to był jakiś jednorazowy epizod, kiedy te żarówki się spaliły, ale ja wam powiem, co musimy zrobić. Trzeba sprawdzić masę regulatora napięcia, ponieważ kiedy masa jest nie, że tak powiem, no może nieszczelna, ale nie ma styku, to może powodować to, że jak masę odłączymy, to obciążenie na regulatorze nam nie zadziała, ograniczenie prądowe. No i wtedy pełny prąd idzie na żarówki i żarówki się palą. Dwie z przodu, jedna z tyłu i pozamiatane. Dobra, światło mamy. Zaraz sprawdzimy przednie żarówki, ja je wymontuję, sprawdzę i ewentualnie założymy nowe. No okej, już jestem, tak? Jestem na wizji, fajnie, dzięki. Mamy dzisiaj tu taki mały zjeb, ale to jest okej. Okay. Żarówki niestety są zjarane, mam tutaj już nowe, to są żarówki o symbolu S1. Takie w większości we włoskich skuterach znajdziecie, w chińskich tak już można kupić. Zakładamy żarówki Philipsa. Nie sprzedaję chińskich, bo to jest pomyłka, także zamontujemy sobie żaróweczki, ale jeszcze nie będę zakładał obudowy lampy, ponieważ musimy sprawdzić, co jest nie tak z licznikiem. Zdemontujemy sobie licznik, otworzymy to wszystko, ponieważ musimy odłączyć cały czujnik halotronowy. Jak wiecie, działa to na czujniku hala. A ta kamera ma jakiś dziwny, za bliski zoom. Na czujniku hala, który zaraz wam pokażę, jak wygląda. Akurat wykręciłem to ze ślimaka, z napędu licznika i tak mi to wyszło. Chyba tak to ma być, tak mi się wydaje. Jest tutaj schowana płytka z czujnikiem hala, który po zbliżeniu magnesu zaczyna przewodzić, a kiedy ten magnes oddalimy, już nie przewodzi prądu. Więc powstają nam impulsy, które w liczniku są przeliczane procesorem na prędkość. Dobrze powiedziałem, tak? Super, dzięki. Dobra, otwieramy licznik i patrzymy, co tam się dzieje. Licznik mamy już otwarty, znaczy zdjęty, powiem wam. Nie wiem, czy to widać, ale teraz tak. Co musielibyśmy sprawdzić, jeśli nie działa nam elektroniczny licznik, ponieważ to jest licznik cyfrowy, jak wiecie. Ci, którzy mają te pojazdy, to wiedzą, że to jest cyfrowy licznik. On w ogóle nie działa. Na początek musimy sprawdzić, czy mamy tutaj napięcie. To napięcie powinno się tutaj wahać od 5 do 12 V, z racji tego, że elektronika z reguły pracuje w środku, cała elektronika na logice 5 V albo 3,3 V. Oczywiście na pewno procesor działa na 5 albo 3,3 V, to wymaga zbadania, ale te czujniki halotronowe pracują od 5 do 12 V. Więc musimy sprawdzić teraz, czy mamy jakiekolwiek zasilanie tutaj, na tej kostce. Więc potrzebny będzie nam do tego miernik. Kevin już wie, że musi podać miernik. A takie jaja, nie, żebym tam, wiecie, szefował. Ale no... Jak to nie?
Dobra, a tu sobie go gdzieś umiejscowimy. Widać. Widać? O, widać, ale światło, nie? Odbija się od szyby. O, właśnie. Dobra, no i oczywiście przełączamy miernik sobie na prąd stały, jak widzicie. I mierzymy sobie między wszystkimi stykami. Z reguły w większości instalacji czarny lub zielony to jest minus, ale pamiętajcie, nie w Chińczykach. W Chińczykach czarny to jest plus 12. No i sprawdzamy sobie między tym i niebieskim, co mamy. Co mamy? 11,93 V. Więc wiemy, że niebieski przewód jest przewodem dodatnim, więc plus jest na niebieskim, a minus jest na czarnym. Więc czarny w tej instalacji jest masą. Pamiętacie, Malagutti, Włochy, czarne przewody to wszystkie są minusy, niebieskie są dodatnie i czerwone powinny być dodatnie. Więc co my musimy teraz zrobić, moi kochani? Żeby sprawdzić taki układ, jak już wcześniej Wam powiedziałem, czujnik halotronowy działa w ten sposób, że jak do niego zbliżamy magnes, to on wtedy przewodzi napięcie, a jak oddalamy, to nie przewodzi napięcia. Więc co trzeba zrobić? Musimy tutaj wywołać szereg impulsów na tym przewodzie. Już Wam pokazuję, który. Powtórzę. Czarny masa, niebieski plus. Nie mylić, że jest minus. A biały w środku to jest przewód, który czyta impulsy elektryczne z halotronu. Więc co my musimy zrobić? Musimy sekwencyjnie zacząć podawać napięcie 12 V takimi impulsami, żeby sprawdzić, czy zadziała nam licznik. Powinno nam się na liczniku pokazać jakieś wskazanie. Ja tu sobie zrobię tak. Podłączę sobie plus tutaj. Przełączę sobie na pomiar amperów, więc zwarcie będę miał na tych dwóch przewodach. Będę miał obwód zamknięty. Teraz Wam pokażę. O! I teraz robimy w ten sposób, że do białego dotykamy bardzo szybko przewodem. Nie wiem, czy to mi się uda. Ale chyba mamy problem tutaj z tym licznikiem też, bo powinno nam się tutaj zacząć jakieś wskazanie. Chyba, że mi tutaj nie trzyma ten... Zaraz, co to mamy, tak? O. Powinno to działać. Nie wiem, dlaczego nie chce zadziałać. Sprawdzimy jeszcze raz. Aha, dobra. Jeszcze jedna sprawa. Są dwa rodzaje wyzwalania. Wyzwalanie plusem i wyzwalanie minusem. To znaczy dodatkowo, to znaczy tak. Plus to jest 1, minus to jest 0. Sprawdzamy na minusie. O, widzicie? Po podaniu minusa, kluczowanie minusem powoduje to, że licznik zaczyna nam pokazywać jakieś odczyty. Nie obawiajcie się tego, bo to wszystko idzie przez taki układ, który jest zabezpieczony, więc tutaj jest minus 12 V albo 0 logiczne, więc po podawaniu impulsu, im szybciej będę impulsy podawał, to tym większa będzie prędkość, więc już wiemy, że czujnik halotronowy jest uszkodzony, no i musielibyśmy to wymienić na nowe. Ja postaram się poszukać takiego czujnika, nie wiem, czy taki czujnik dostanę oryginalny, znaczy oryginalny może nie, bo za oryginalny zapłacimy tyle, co za pół tego skutera, ale postaram się jakiś zamiennik znaleźć, jeśli nie znajdę zamiennika, spróbuję go naprawić, postaram się też z tej naprawy nagrać film, ale to nie będzie tutaj, bo tutaj nie ma warunków do elektroniki, elektronikę naprawiam w domu. Dobra, moi kochani, drugim takim sposobem sprawdzenia tego jest, sprawdzenia, czy ten licznik jest dobry, to jest podłączenia jakiegoś generatora impulsów. Nie mam go dzisiaj tutaj, ale postaram się go zabrać jutro do pracy. Już jest dzisiaj późno, więc już będziemy kończyli. Postaram się ten generator jutro zabrać i Wam pokazać, jak to wygląda na generatorze. Generator, wiadomo, jest to urządzenie bardzo precyzyjne i można sobie impulsy wydłużać, skracać, podwyższać częstotliwość i zmniejszać częstotliwość. Więc można nawet sprawdzić, do jakiego tam pułapu ten licznik będzie nam działał. Dobra, kochani, wiemy, że wyzwalanie mamy tutaj minusem. Musimy sprawdzić, czy dostaniemy taki zamiennik tego czujnika, prędkości koła. I na teraz to by było tyle. Następne wejście jutro, bo już dzisiaj się kończy dzień, więc pracę też kończymy i spadamy do domciu. Także na dzisiaj to by było tyle. Włączę teraz sygnał generatora i zaczniemy od 3 Hz, ponieważ od 3 Hz zaczyna liczyć ten licznik. Więc ja włączam teraz generator. Jak widzimy, mamy 3 Hz i teraz będę zwiększał częstotliwość i zaobserwujecie, jak zwiększa się tutaj pomiar prędkości. 4 Hz,
5 herców, 6, 6, 7, 8, 9, 10 i lecimy powoli do góry. Co 1, 20, 30. I możemy tak sprawdzić, jaką konkretną maksymalną prędkość mierzy ten licznik. Zobaczcie. Te 10 mi znowu pokazuje, nie wiem dlaczego. Aha, im większa częstotliwość, tym mniejsze napięcie. Zaraz sobie napięcie zwiększę tutaj. O. W ten sposób. I teraz jeszcze częstotliwość będziemy zwiększali. Ok. Jak widzicie, w taki sposób można sprawdzić taki licznik 91 i 99. 100 km na godzinę praktycznie mierzy do 99 km na godzinę mierzy i to mamy w tym momencie 100 Hz. 100 Hz, tak? Tu mamy 90, dokładnie. 100 Hz odpowiada prędkości 90 km. Na godzinę. Jak widzicie, tak można takim sposobem, już takim bardziej profesjonalnym, laboratoryjnym, że tak to nazwę, sprawdzić stan licznika, czy on w ogóle działa. A też można sprawdzić w taki sposób manualny, jak pokazałem wcześniej, prawda? Także tyle, jeśli chodzi o diagnostykę takich urządzeń typowo, czy to jest licznik, czy to jest obrotomierz, można to samo sobie tak samo sprawdzić. Jeszcze taka jedna sprawa na temat generatorów. To jest taki bardzo profesjonalny sprzęt, jeśli chodzi o generatory, moi drodzy, ale trudno, żeby w domowych warunkach wydawać kilka tysięcy złotych na generator, który macie użyć parę razy. Bardziej zaawansowane warsztaty posiadają takie urządzenia z racji tego, że ja wykonuję też naprawę elektroniki i urządzeń radiokomunikacyjnych, ja takie coś potrzebuję, ale ja Wam pokażę za chwileczkę, co można kupić, jaki generator można kupić bardzo tanio, żeby sobie generować takie sygnały, czy prostokątne, czy to, jak widzicie, impulsowe, jak tutaj, żeby sprawdzać sobie takie liczniki, czy też obrotomierze. Teraz pokażę Wam, moi drodzy, jaki generator można sobie kupić za tanie pieniądze, żeby można było używać sobie takiego generatorka. Ja takie rzeczy kupuję w firmie Gotronic, gotronic.pl, firma z Wrocławia. Wchodzimy na stronę oczywiście, szukamy sobie zakładki generatory funkcyjne. Oczywiście generatory funkcyjne w dalszym ciągu i tutaj mamy wszystkie generatory takie, no można powiedzieć średniej klasy, ale powiem szczerze, po testach takich urządzeń twierdzę, że to nie są wcale złe urządzenia. Można wykonywać nimi naprawdę sporo, generować sporo sygnałów i w miarę te sygnały są, że tak powiem, do przyjęcia, jeśli chodzi o ich jakość. Oczywiście tutaj są laboratoryjne, takie droższe, profesjonalne sprzęty. Jak widzicie, taki generator około 3000 kosztuje. Więc no, trudno, żeby wydać taki pieniądz na to, żeby to dwa razy użyć albo raz na rok. Więc do takich warsztatów domowych można sobie takiego DDS-a kupić funkcyjnego, że tak powiem, zaraz Wam pokażę, o którym mi chodzi dokładnie. Wchodzimy na drugą stronę w generatorach funkcyjnych i wystarczy taki od 1 Hz do 500 kHz. Już ładnie w obudowie jest taki generator i wybierając akurat przebieg sinusoidalny też możemy sprawdzić sprawność licznika i ewentualnie obrotomierza. Oczywiście wybieramy tutaj z klawiatury, nie mamy tutaj wyświetlacza, jaki przebieg nam jest aktualnie wyświetlany. Tutaj pan właściciel tego sklepu też ma swój kanał i wszystkie oczywiście swoje produkty reklamuje, więc jest to dosyć fajnie objaśnione. Jeśli ktoś ma większy zastrzyk gotówki, oczywiście może sobie kupić i bardzo polecam generatory funkcyjne z serii FY6800. Taki generator do 20 MHz można kupić już za niecałe 500 zł. Taki do 60 MHz można kupić na AliExpress za około 350 zł plus przesyłka. Wychodzi nas 400 zł, wiadomo, tutaj jest firma, musi płacić podatki, akcyzy i różne rzeczy, dlatego tyle to kosztuje. Wystarczy może nawet taki FY6600 za 430 zł, który jest do 15 MHz i on tutaj wyświetla wszystkie przebiegi,
po włączeniu ma ładny wyświetlacz, modulacja sygnału AM/FM nawet jest, ale to nie wiem, czy to wam się przyda, na pewno nie. Jak widzicie, są sygnały wszystkie wyświetlane, taki filmik poglądowy, resztę zobaczycie sobie sami, jeśli już taki sprzęt sobie zakupicie. Tutaj są parametry, oczywiście prostokąt, trójkąt, impuls. To jest bardzo ważna rzecz, bo takie rzeczy, które my badamy, musimy generować impulsy, więc taka cena za taki generator jest wcale niewysoka. Ok, to by było tyle, jeśli chodzi o generatory. Jesteśmy już teraz w moim warsztacie. Udało mi się zdemontować ten czujnik Hala. Zaraz wam zrobię zoom na ten czujnik, żebyście mogli sobie to zaobserwować. Zobaczcie. Wyjąłem go, udało mi się go bezkolizyjnie wyjąć. Po przeprowadzeniu wszystkich pomiarów okazuje się, że jest uszkodzony. W ogóle nie chce działać. Także musimy go po prostu wylutować. Musimy wylutować ten element. Tu jest akurat SMD zastosowany. Ja kupiłem taki czujnik Hala. Jak widzicie, zwykły przeplatany THT, to się nazywa fachowo. Jego tutaj wlutujemy po prostu, tylko wcześniej wam pokażę, na jakiej zasadzie to działa, o co tutaj chodzi. Wcześniej już sobie płytkę prototypową, że tak powiem, przygotowałem. Zoom sobie oddalę, byście mogli to zaobserwować. To jest płytka prototypowa, tutaj mamy miernik. Miernik włączymy sobie na test obwodów, ciągłości obwodów. No i przykładając magnes, zobaczycie, że tu mam magnes do mojego stojaka przyklejony. Już wam pokazuję. Widzicie? Zwiera do masy i w ten sposób idą impulsy takie, które potrzebujemy do zliczania impulsów licznika. Także myślę, że to jest dla was jasne. Oczywiście muszę wlutować to na tą płytkę teraz małą. Nie zawsze to jest proste, ale postaram się pokazać, jak to robię. Powinno to się robić gorącym powietrzem. Myślę, że się uda. Wylutuję ten czujnik Hala uszkodzony SMD. Oczyścimy płytkę z wszystkich tutaj niepotrzebnych, że tak powiem, kawałków. Jeszcze tam są takie, powiem wam, oglądałem to pod szkłem powiększającym, pod lupą, taka, która mocno powiększa. Między tymi stykami śnieć się pokazała taki niebieski nalot. Ja to oczywiście wyczyszczę wszystko izopropanolem przed całym operacją wylutowania tego czujnika i potem wlutuję na nowo i jeszcze raz wyczyścimy, ponieważ żeby resztek lutowia tu nie było, sprawdzimy ten obwód dokładnie i będziemy testowali, czy to będzie działało. Ten akurat jest tutaj na 3,3 V, bo z racji tego, że przechodzi przez opornik, z 12 V na 3 V nam tutaj obniża napięcie ten rezystor, a ja wlutuję taki standardowy, ten, który jest od razu na 12 V, więc może być tak, że zakres pracy jest od 4,5 V do 28 V tego czujnika. Jeśli będzie potrzeba, to po prostu tutaj zewrzemy i bezpośrednio włączymy sobie te 12 V. Dobra, ja przystępuję teraz do wylutowania tego. Za chwilę wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tajemniczeni wiedzą, że do oczyszczenia takiej elektroniki używamy izopropanolu, takiego czegoś. Musimy to pomoczyć, poczekać, aż rozpuści się ten cały niepotrzebny brud. Specjalnie mamy taki pędzelek ostry na końcu, który nam tutaj pomaga w czyszczeniu tego oczywiście. Wszystkich starych resztek. Ok. Czyścimy sobie takie elementy, czyste elementy, naprawdę bardzo fajnie się wtedy lutują, nie ma problemów z jakimiś zimnymi lutami i tak dalej, ponieważ każde zabrudzenie na tej cynie może spowodować to, że po prostu nie będzie się to fajnie lutowało. Chodzi tutaj o łatwość. Dobra, mamy to wyczyszczone, myślę, że wystarczy. Sprawdzę to sobie pod lupą. No, oczywiście jest to czyściutkie teraz.
Teraz mogę przystąpić do odlutowania tego, do wylutowania w sumie. To sobie tutaj wytrzemy. Proszę, podkładka silikonowa do lutowania, która jest odporna na temperatury. Teraz włączę sobie lutownicę na gorące powietrze. Tu sobie zrobię czym jakiś. Muszę to sobie jakoś tutaj przytwierdzić. Mam taką podstawkę do elektroniki, ale nie chcę mi się tego wyciągać. Poza tym to jest tak małe, że myślę, że to da się zrobić w ten sposób. Do takich zabiegów używam lutownicy na gorące powietrze. Ona już jest uruchomiona. Nastawiam sobie na 450 stopni i podgrzewam element do tego momentu, aż zacznie mi puszczać. Dobra, spróbuję zrobić zoom na to, żebyście mogli jakoś to zaobserwować. Ok, lecimy. Element już mamy zdjęty. Poczekamy, aż sobie to tutaj zastygnie. Oczyszczę to sobie z tego lutowia, z cyny. Przygotuję i wlutujemy element. Muszę te wszystkie nóżki odciąć na daną, na jakąś odległość i tak to sobie wlutujemy. Tak, zamontowałem już czujnik, jak widzicie. Tak to wyszło. Oczywiście tutaj dałem koszulki termokurczliwe z racji tego, żeby dozielować tutaj te pady, które są na zewnątrz jeszcze minusowe i mogłoby powodować zwarcie. Niestety ten rezystor miał za małą wartość tutaj do tego napięcia, więc usunąłem go i zrobiłem zworę, idzie pełne 12 V, a na wyjściu mamy rezystor, który nam tutaj generuje 490 ohmów, więc w zupełności wystarczy jako zabezpieczenie, żeby nie uszkodzić licznika ewentualnie przez jakimś dodatkowym zwarciem. Pokażę Wam teraz, jak to działa. Musimy sobie chyba oddalić tą kamerę trochę. Oddalamy kamerę. Można było zaobserwować miernik. Światek tu tyle, że... I próbujemy, wystarczy nam namagnesowany taki śrubokręt lekko. Zobaczcie, jak zmienia się tutaj polaryzację i czujnik nam zaczyna działać. Ok, dobra, zostało nam to teraz wszystko zmontować w całość. No i zobaczymy, czy będzie działało, prawda? Więc przejdziemy sobie do skutera, podłączymy to i sprawdzimy, jaki będzie efekt tej naprawy. Tak, sprawdzamy, czy działa nam ten licznik. Podłączone mamy to na razie na krótko, jak widzicie. Sprawdzimy, czy licznik działa. Spróbuję tutaj zakręcić. No, widzicie, licznik zaczyna nam liczyć. Wszystko jest ok. Możemy to zamontować do koła. Muszę oczywiście jeszcze zabezpieczyć tą całą elektronikę tutaj przed wilgocią. Zanim to wszystko poskładam w całość, muszę tutaj jakiegoś kleju... Powiem tak, najlepiej silikonu, żeby tu założyć, jest całkiem wodoszczelny. Myślę, że to już się nie zepsuje. Także powinno być wszystko ok. Włożymy to do linki, która jest do podłączenia do koła. No i pojedziemy na test z tym motorowerem. Jeszcze wcześniej, poza planem, wyczyściłem gaźnik, wyregulowaliśmy gaźnik, wyczyściliśmy, wyregulowaliśmy napęd, to już widzieliście. Także uzupełniliśmy płyn chłodniczy, chłodnica jest szczelna. No i będziemy sprawdzali, jak to będzie się zbierało, jakie to będzie miało przyspieszenie. Dobra, no to ja się biorę za składanie tego. Muszę zakuć tutaj te końcówki w odpowiednią wtyczkę. No, podłączymy, będziemy widzieli, co się dzieje. Moi drodzy, teraz mamy jazdę testową. Jest trochę zimno, jakieś 4 stopnie. To nie jest ciepło, uwierzcie mi. Sprawdzimy sobie tego skutera. Licznik działa. Nie chciałbym tego pokazać tak na rękę. Chcę Wam pokazać po prostu jak to jedzie szybko. Jedzie to fajnie nawet. Tylko musimy uważać, moi drodzy, bo jak widzicie, tutaj dzisiaj stoją nasi koledzy w zielonych kamizelkach. Może być nieciekawie. Także trzeba uważać z prędkością. Dobra, lecimy.
widać skuter śmiga, 7 dych leci bez problemu, to jest 50. Także po regulacji gaźnika i całego układu napędowego zaczęło to w końcu jechać, światła naprawiliśmy, działają, bo nie świeciły, wszystko nam tutaj śmiga bardzo ładnie. Także subskrybujcie mój kanał, moi drodzy, zapraszam serdecznie do oglądania. Oczywiście nie zapomnijcie o dzwonku, który jest obok przycisku subskrybuj, żeby można dostawać powiadomienia o wszystkich naszych nowych filmach na kanale. Moi drodzy, pod filmem jest taki link z prośbą o datki, jeśli możecie jakieś swoje datki dawać. Jeśli film Wam pomaga w naprawach, byłbym wdzięczny, naprawdę. Może to być złotówka. Złotówka nie boli, a moje wysiłki i starania będą za to fajnie nagrodzone. Pozdrawiam serdecznie, do następnego filmu.